Cześć, witam was serdecznie w nowej wyprawie kamperowej na kanale. Rok 2019. Zaczynamy od odcinka pierwszego. Jak co roku startujemy z Warszawy, z miejsca mojego zamieszkania i kierujemy się w stronę Gdyni. Ale zanim tam dojedziemy, kilka informacji organizacyjnych. Otóż założenia wyprawy były przede wszystkim takie, że nie odwiedzamy dużych miast. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że aby zwiedzić duże miasto, należy mu poświęcić przynajmniej 3, 4, a może nawet 5 dni, a tyle na pewno nie mamy. Plus trzeba tam się zawsze pakować w korki i generalnie nie ma sensu na 2-3 godziny wjeżdżać do takiego dużego miasta, więc kierujemy się raczej ku miastom małym, ku urokliwym miejscom, plus raczej omijamy muzea, do których nie da się wejść na przykład z psiakiem, gdyż tego mamy na pokładzie. Aczkolwiek i przy takich założeniach naprawdę da się znaleźć bardzo dużo interesujących miejsc, co też będziecie mieli okazję w tych odcinkach zobaczyć. Także zaczynamy wyprawę. Pierwszy odcinek to trasa Warszawa-Gdynia. Jak widzicie, jest taka pewna mapka interaktywna, która będzie dołączona do każdego odcinka. Odcinek trasy, a jeśli chcecie zobaczyć od razu całą trasę, jaka przebiegała przez tegoroczną wyprawę, w opisie filmu macie link do takiego filmu niepublicznego, gdzie możecie zobaczyć całą animację, całe kółko wyprawowe, trasa dokładnie jak miała miejsce. Dobra, nie przedłużając, ruszamy ku Gdyni. Trasa do Gdyni to około 400 km, więc całkiem sporo jak na tego typu pojazd, który rozwija optymalnie około 80 km na godzinę. Nie ma przyspieszenia zbytnio dużego, więc trasa zajęła nam dobrych, ładnych parę godzin. Ale żeby was nie zanudzać, przenieśmy się już do Gdyni, gdzie czekało na nas kilka atrakcji. Do Gdyni przyjechaliśmy nieco wcześniej niż zaplanowaliśmy, a ponieważ była naprawdę wyjątkowo ładna i słoneczna pogoda, mieliśmy sporo czasu, żeby pochodzić sobie po deptakach, udać się na wesołe miasteczko, coś przekąsić i generalnie przygotować się do dalszej części podróży, ale to jeszcze za chwilkę. Trafiamy akurat na dni morza, gdzie można pooglądać kilka bardzo interesujących jednostek. Na stałe zacumowany w Gdyni Dar Pomorza, czyli fregata, jednostka szkoleniowa, obecnie okręt muzeum, który oczywiście tam się cały czas znajduje. No, prezentował się bardzo ładnie, ale oprócz niego były również inne kąski. Na nadbrzeżu zameldował się ORP Kraków. Jest to okręt transportowo-minowy w służbie od roku 1990 oczywiście. Jest to okręt typu Lublin, przystosowany do prowadzenia operacji amfibijnych, transportu żołnierzy, transportu sprzętu, ewakuacji oczywiście ludzi oraz stawiania zagród minowych. No, muszę przyznać, że prezentował się nadzwyczaj interesująco. Można było również obejrzeć okręt podwodny ORP Orzeł, ale żeby tam podejść bliżej, kolejki były dosyć odstraszające. No i wreszcie ORP Błyskawica, czyli legenda polskiej marynarki, niszczyciel, który brał udział w wielu akcjach podczas II wojny światowej, wcześniej oraz później, obecnie muzeum, które można zwiedzać również. Już troszkę kurczył nam się czas, więc tam nie zaglądaliśmy, ale na pewno jednostka warta obejrzenia i jeśli ktoś ma więcej czasu, zdecydowanie warto wejść do tego muzeum i dowiedzieć się więcej, ale czas nas gonił, więc przenosimy się dalej. Nasz prom do Szwecji odpływał o godzinie 21, ale zalecane było stawienie się minimum godzinę, półtorej wcześniej, więc około godziny 19, może nawet troszkę wcześniej, staraliśmy się być w okolicach właśnie już promu, więc udajemy się w krótką podróż do portu Gdynia. Nawet
A jak to się generalnie odbywa? Na początku jest odprawa paszportowa, bardzo sprawna, więc nie ma z tym kompletnie stresu, a później, tak jako taki mini poradnik, jakbyście kiedyś się wybierali na prom, obsługa naziemna odpowiednio kieruje wasz pojazd na określony pas. Odbywa się to naprawdę bardzo sprawnie, bezstresowo. My akurat zostaliśmy umieszczeni za kamperem, który był jako jedyny, że tak powiem, przed nami. Następnie trzeba swoje odczekać, a później odpowiednio obsługa również kieruje poszczególne pojazdy na określone pokłady. Pokłady są dwa, jest górny oraz dolny. Górny jest niski dla samochodów osobowych, a dolny jest na przykład dla tirów właśnie, ciężarówek czy kamperów. Mieliśmy o tyle szczęścia, chyba tam bardzo lubili kampery, że z naszym współtowarzyszem wjechaliśmy do tego hangaru, ładowni, jak to też nazwać, garażu. Jako pierwsi więc mieliśmy później idealną sytuację, żeby po prostu w Szwecji wyjechać praktycznie od razu jako pierwsi. No i jeszcze na koniec przejdźmy się kawałek promem, bo myślę, że to jest interesujące. Kajuta była obowiązkowa na rejs nocny, czteroosobowa plus pies, specjalna taka wykupiona. W kajucie mamy cztery łóżka plus toaletę oraz prysznic. Warunki są całkiem znośne, a sam prom no, jest wielki, ma naprawdę bardzo dużo pokładów takich osobowych. Można tam zjeść, zrobić zakupy w sklepie bezcłowym. Są jakieś automaty do gier. Generalnie no, dla osób, które muszą na przykład w ciągu dnia przemierzać taki rejs, spokojnie można wiele godzin spędzić na jakichś rozrywkach, więc jest całkiem spoko. Pokładów, jak mówiłem, jest wiele, można dostać się schodami bądź windą. Ja w tym momencie kieruję się na pokład górny, tak żeby wyjść już na pokład i zobaczyć sobie troszkę portu. Jak widzicie, no przestronnie, jak w hotelu, jak w tych słynnych takich rejsowych, luksusowych statkach. Na początku przy wejściu grał DJ, były jakieś maskotki. Generalnie bardzo, bardzo interesująco, a na samym pokładzie cały czas grała muzyka, gdyż na samej górze jest barek, DJ i miejsce chyba do potańczenia dla chętnych. Można tam sobie kupić na przykład zimne piwko, czy też inne jakieś drinki i jeśli jest ładna pogoda, spędzić sobie na przykład rejs na zewnątrz. No w nocy może nie jest to aż takie idealne, ale generalnie jest taka możliwość. No i cóż, dzień się kończy, godzina 21, odpływamy i kierujemy się w stronę Szwecji. Hej ty tam, za burtę wychylony, tu naprawdę się nie ma czego śmiać. Cicho siedź i lepiej proś Neptuna, żeby coś nie spadło ci na kark. Cicho siedź i lepiej proś Neptuna,